Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Song of Nunu, League of Legends Story. Kontynuujemy naszą przygodę. Co to za miejsce? Znajome? Jak to? Myślałam, że nigdy nie byłeś w tej części Freljordu. Dobrze, dobrze, tak tylko pytam. Rozejrzyjmy się tu. No, w kolejnej przygodzie naszego Nunu. Z tym posągiem Anivi wygląda dziwnie. Nie da mi powiedzieć. Wow! Nigdy nie widziałem mrocznego lodu. Może się nam przyda. Z pewnością. Nie? Nie przyda się? Dobra, dobra, rozumiem. Yeti katapulta! Yeti katapulta, no właśnie, może teraz w końcu będę mógł coś odpowiedzieć. No moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Song of Nunu. Kontynuujemy naszą historię Nunu i Willampa. No i co? Ogólnie, tak jak wam powiedziałem, zamierzam przejść całkowicie tę grę, więc nie przeszkadza to w żaden sposób. Może tutaj będą jakieś mniejsze tam wyświetlenia czy coś. Tylko no właśnie. Tutaj w tej grze jest masa dialogów. Dialogów, które są czytane, dlatego w sumie w tej grze troszeczkę będę sobie odpoczywał od gadania z wami. No chyba, że właśnie w takich miejscach jak tutaj. Czyli, że po prostu... Coś jest nie tak z tą piosenką! A gdyby podświetlić nuty? No właśnie. Chyba, że w takich miejscach jak tutaj, że tak naprawdę... No... Rozwiązujemy sobie jakąś zagadkę czy coś, wtedy mogę z wami sobie bez problemu pogadać, ale tak to no niestety nie. I po prostu, tak jak wam powiedziałem, będziemy sobie to oczywiście kontynuować bez żadnego problemu. Widzę, że tutaj w sumie może być ciężko cokolwiek zrobić. To było chyba tak. Tak, dobrze mi to wydawało. To jest kolejne i, ale widzę, że nic z tym nie możemy zrobić, cholercia. Więc to może być cięższa zagadka. Właśnie. Willum, wskakuj tam. Ja nadal nie wiem, co mam tu zrobić. Wydaje się, że wszystkie wiązki światła powinny padać na prawdziwy lód. Też mi się tak wydaje. Tylko to takie banalne nie będzie. Jak ja mam to zrobić? No ej, proszę mnie tutaj to zmienić. Zmienić mi targeta. Proszę mnie zmienić targeta. Dobra, tu w tą stronę. No jeszcze dalej troszeczkę. Spróbujmy teraz. No trochę słabo się kieruje tutaj. Troszeczkę słabo się kieruje. Jeszcze nie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś, wiecie, szybkościowa zagadka. W ogóle jest z tym problem wtedy. Dzięki! Już nic więcej nie blokuje światła! Dobra. Podświetliłem kolejny run chyba, tak? Są dwie. No dobra, tylko co dalej? Ja mam teraz zagrać tutaj? Tutaj też nie. O, troszeczkę więcej chyba. Tak, są podświetlone, okej. Okay. Całość. Powinienem teraz zagrać tę pieśń. O kurde. Żartujesz teraz. No to mam to, to. No i co dalej? Pyk. Aha, w ten sposób, dobra. Zobaczymy, czy mi się uda za pierwszym razem. Udało się w sumie. Nie było to ciężkie. Kwestia ogarnięcia delikatnego. Mamy wyjście. Okej. Okay.
Wielok jest zakłócony. Bardzo oddany Anili. O, a może znajdziemy jeszcze posągi jej braci? Kto był brat Anili? Oliver są tacy świetni. Gdybym robił posąg Olivera, to pokazałbym, jak zjada swoich wrogów. Mama byłaby zachwycona tym widokiem. Bo dla mojego ludu, dla Notaj, Anivia jest matką wszystkiego. Chciałaby być tutaj z nami. Anivia to twoja matka? To jest dobre pytanie. No idę, idę. Spokój się. Dawaj. Tuli, tuli. Dobra, idziemy Yeti. Go, go, go! O, i to jest lepszy pomysł. Szybciej niż wiatr! Wow. Jesteśmy coraz bliżej! Wygląda przepięknie! No chyba nie, chyba nie z gry. To zdecydowanie jest to miejsce! To jest góra ze skrzydłami! To na pewno tam mama chce, żebyśmy poszli! Nie cieszysz się? Serio? Zaczynam myśleć, że nie chcesz iść. No weź, fajnie będzie. Wiesz, odkąd zobaczyłam jej posąg, to się zastanawiam, jak duża jest Anivia. W górę? Co widzę? Widzę niebo. Jakie jest duże? No, jest ogromne. A, rozumiem. Wow. Ogarnięty jak przedziałek na dupie. O, co to jest? Co to jest? Halo, halo, jakiś secret? Nie. Zakwita. Ja ten zrobił to w ten sposób. Pyk. Śmieszko w łeb. Dobra. O kurde. Na szczęście gra wybacza błędy, ale mało. Dawaj, Amciu. Mamy lifesteala od nich, dobra. Easy peasy. Easy peasy. Kolejny secret. Puchatku, chcę zejść. Dzień dobry. Kim ty to jesteś? To Anivia, jestem pewien. A to? Co to jest, Willu? Też nie wiem, ale wydaje się znajome. Wygląda nikczemnie i groźnie. Willum, myślisz, że wszystkie te murale stworzył ten sam artysta? No bo ja myślę, że tak. Wiecie co, ja bym delikatnie chyba podgłoszę audio. Znaczy może tak, muzykę dam minimalnie mniej, efekty dźwiękowe to w ogóle dam mocno mniej. Rozmiar napisów wam zwiększę w razie czego. Można jeszcze o jedno dać. Myślę, że takie ulepszenie będzie w miarę spoko. Dobra, co ty tam widzisz? Po dupie. No. Albo skaczesz, albo nie. Jak nie, to spadam stąd. Rozmusz się. Gra na mnie pozwala i samemu. Trochę szkoda. Z kogo już tu nie wejdziemy chyba, nie? No nie. To mi nie ten. Teraz będziesz zapierdalał na piechotę. Znaczy to dla mnie w sumie gorzej, to nie. Dobra, tu już chyba nic nie było. To była taka ścieżka boczna, żeby sobie zobaczyć. Teoretycznie nawet nie musieliśmy walczyć z nimi. Ale jak chcieliśmy zobaczyć mural, no to niestety. Czekaj! No co ty tu ra? Oh no! Mogę skakać, dobra. Bać się? Zwariowałeś? Szybciej! No jaki cwaniak? To załóż na baniak. Pozdrawiam kumatych. Opa!
O, coś złego. Opo! Było ciekawe. Opo! Wyskoczyłem już. No, da się odskakiwać. Dobra, nie jest źle. Jest to! Easy peasy, powiedziałem. Opa! Nie przyspieszyć? Nie da się. Yo! A? Odskoczyłem, czy... No, masz szczęście. Au! Chciałem, że będzie achievement, a to dupa. A to chyba daj speeda, kurwa! Ja to odskakuję. Zobaczymy. Tak, to daj speeda. Ja to odskakiwałem, do tego nie wychodziło. Jaka szkoda. Gramy. To było świetne, Willu! Golem. Żartujesz? Właśnie zjechałem na grzbiecie ostatniego Yeti. Nikt inny tak nie może. Dobra, no to teraz kolejne przejście. No nie mów, że zejdziesz. Mamy coś chyba do grania. Obstawiam, że William będzie tutaj siedział. Ale tak nie. I to jest to. A kurde. Chciałem tak grać? Nie. Znaczy mogę, ale nie muszę. Opa! Ops. Gdzie teraz? To jest pytanie za milion punktów. Milion dolarów. Nie no, nie akcentuj się, nie akcentuj. Okej. Rozumiem, że to może być to. A kurwa, to więcej pierwszym razem. Patrz, jaki jest mądry. A co mi się udało? No, leć, 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 leć. Willu, tak się zastanawiałem. Jakim sposobem nie spotkaliśmy żadnego z twoich? Co się stało z Yeti? Żartujecie sobie teraz ze mnie. Kurwa. Ty cielaku. Ty cielaku, Shiro. Dobra. No kurwa, co się dzieje? Willump. Willump. Willump, Willump. No kurwa, czy ja jestem upośledzony? No może tak, ale... Pierdolę, nas tych porobili. Tyle gówna, ja nie wiem. Willu, tak się zastanawiałem. Jakim sposobem nie spotkaliśmy żadnego z twoich? Co się stało z Yeti? Przepraszam. W porządku, byłem tylko ciekawy. Tak! Okej, mamy przejście. No jak to tak? Proszę bardzo. Mam cię! Tak. Ja się minąłem. Ty boże tego sekretu? O dziwo, nie. Że mnie nie widzę. Jeżeli był sekret, oczywiście piszcie w komentarzach, no bo... To mogło być tak inaczej. Mam nadzieję, że to będzie jakiś boss fight. Byłby przyjemnie. Który ładny teren, taki czerwoniutki. Taki czerwoniutki, dobra. Tutaj widzę, że nie ma nic. Są jakieś skroniaczki lodowe. Skroniaczki lodowe? No, może sobie tak... Lodowy skalniak, niech będzie. Willu, pozwolisz mi użyć swojej magii? Chcę zamrozić trochę rzeczy. RT, aby naładować lodową kulę. Ty też możesz. To było super! Chcę częściej robić lód. O Jezu, to było złe. Przepraszam, bo wcale tak nie myślę. Lód godny Anivi. No niech będzie. O Jezu, ale to było złe, co pomyślałem. O Jezu.
Okej, okay. Nie wiem, czy w Riocie nie przemyśleli tego, co tutaj było powiedziane. Znaczy, może tylko jestem taki pierdolnięty, bo wiecie, no ja mam... Dobra, nieważne. Chwilę nie pogrążaj się. Wow, fajnie, to jest ładne. A nawet tu mógłbym wleść. Śnieg zaczyna padać. Mama opowiadała mi historię o Ornie, półbogu i do tego bracie Anivi. O tym, jak po wykopaniu Belin Freljordy stworzył śnieg, żeby ozdobić nim wszystko na górze. Tak, jak polewa na cieście. Wyobraź sobie, tak umieć zrobić śnieg z niczego. Moglibyśmy mieć bitwy na śnieżki, kiedy tylko byśmy chcieli. Anivi. Bardzo ciekawe rzeczy opowiadają. Wiecie, ja bardzo lubię lore ligi, bo jest bardzo ciekawe. Aczkolwiek nigdy jakoś mnie tak osobiście nigdy lore Nunu i Lampa nie interesował. Ale nie mówię, że nie jest fajny, bo dobrze się bawię. Nie powiem, że nie. Bardzo fajnie się bawię. Widzę, że naprawdę jest to zrobione ciekawie. Na pewno nigdy sam z siebie raczej bym tego loru nie ogarnął. Podpowiadaj, nie podpowiadaj. Bo ja wiem, co trzeba zrobić, tylko chciałem zobaczyć, co nie ma sekretu. O, poziom gości poleciało. Tyk. Ja doskonale wiedziałem, co trzeba zrobić. Zamrozimy sobie to. No i jesteśmy na górze. Sekretu tam nie widziałem. Ale być może gdzieś był. Mroczny lód, który widzieliśmy na posągu Anivi? Myślisz, że to przez to lodowe wilki są takie wściekłe? Nie, nie przez posąg. Przez mroczny lód. To czarne coś, co na nich rośnie. Wygląda tak samo. A mama zawsze mówiła, że mroczny lód jest zły. Bardzo zły. Nie myśleć o tym? Co? Ale jeśli to jest mroczny lód, to niedobrze. Co nie? No, w końcu mogę użyć w dół. Coś się grze popierdoliło, łódeczka. Magowie lodu! Kurde, miałem nie przypinać tych seria. Też chcę dotrzeć delikatnie do młodszych widzów, chociaż może to nie jest dobry pomysł, bo ja tu bardzo przeklinam w seriach. Aczkolwiek to nie powiem, bo liczba subskrypcji rośnie nadal. Rośnie i rośnie, ale jednak przydałoby się troszkę więcej tych wyświetleń, moi drodzy. Nawet druwak by nas nie złapał! Bo prawda jest taka, że mi się coraz bardziej... Patrz, to wietrzny dzwoneczek Notai! Używamy ich, żeby uczyć piosenek! Ale zobaczymy. Powiem wam szczerze, że mi się delikatnie kończył już serię, które mogę nagrywać. Czy które mogę nagrać, które w sumie mam ochotę nagrywać, tak naprawdę. Delikatnie mi zaczyna to martwić. Bo tak jak na przykład Graveyard Keeper bardzo im podszedł, bo ja lubię ogólnie sandboxy i lubię takie, wiecie, bawienie się właśnie w takie... rzeczy. Survivory i tym podobne. Tak, Survivory się zbytnio nie chcą oglądać. Dobra, ja to wiem. Umiem to. Pyk. Pyk, pyk, pyk. No, jak? Pyk. Pyk. A, przepraszam, bo to się zmieniło. Odwrotnie. Da się tego nauczyć na pamięć. Kurwa, no mylą mi się te... To w lewo, to w lewo, pamiętaj się. Wiesz, ta piosenka była o... takim miejscu. Fajny był ten wers. Pamięta tych, co odeszli i co dawno przepadli. Ciekawe, kim oni są. Trupami. No a kim? Leci mój lamp. Hop, 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 jop, jop. Opa! Okidoki. Jestem już zmęczony. Myślisz, że to dobre miejsce na obóz? Fajnie, rozpalę ognisko. Wtedy mógłbym pracować nad piosenką, którą piszę. Tą o nas! No i co, mamy przerywnik? Willump, pracuję nad
naszą piosenką. Zagrać ci ją? No to jazda! A ja myślałem, że sobie zaparę w spokoju jak człowiek, no nie. Jak mi się udało? O Boże. Dzięki, Willum. Wiedziałem, że to pamiętam. Mama mnie nauczyła. Zawsze robiłem to z mamą, wiesz. Zawsze śpiewaliśmy razem. Tak, była. Jest! Ta, wiesz co? Masz rację. To zabawne. Kiedy szukam serca błękitu, czuję, że jest bliżej mnie. Tak jakby. No dobra! Mama chce, żebym znalazł serce błękitu, więc tak zrobię. Dzięki, Willump. Bardzo mi pomagasz, puchatku. Miałem lekko. Opowiesz mi więcej o sercu błękitu, mamo. Co chcesz wiedzieć? Co ono dokładnie robi? Czy to jakaś broń? Tak, w pewnym sensie. O, fajnie! Czy to miecz? Nikt nigdy nie uczył mnie walki mieczem. To nie jest miecz. Serce błękitu jest jak świeca. Świeca? Gdy zapada zmrok i robi się chłodno, co wtedy robimy? Palimy ognisko? Dokładnie. Zwalczamy zimno i ciemność dzięki ciepłu i światłu. Tak właśnie postępowali Notaj. I tym jest serce błękitu, Nunu. Ogniem przeciw ciemności, świecą przeciw nocy. Mamo, zawsze to robisz. Co takiego? Nigdy nie odpowiadasz mi wprost. Zawsze chcesz, żebym domyślił się sam. Być może to najlepszy sposób nauki. A może najlepiej byłoby, gdybyś mi powiedziała? Odszukaj skrzydlatą górę, Nunu. Tam poznasz odpowiedzi. Nie wiem, moi drodzy, czy widzieliście, ale tam stała Lisandra. Czemu nie mogę iść do tyłu? No, czy karawana? Mój dom! Co się dzieje? On mi skręca. Dajcie dyga. Jest tu kto? Halo? No nie mogę iść inaczej niż pikarzu. I tam teraz do tyłu, on sobie sam idzie. I mi przerywa bardzo często, Nunu. Biegam do tyłu, on sam leci. Ja nim steruję. Nic a nic. Coś miałem mówić, nie wiem co. Kurde, przerwałeś mi, Nunu. Jak mogłeś. Zwolnij! No. Czekać nie możemy, nic nie możemy zrobić. Nasze mam cię. Światło, Nunu? Mamo, słyszę cię. Nasza mam cię się zrobiła duszkiem. Ogień przeciw ciemności. Zbliżam się. Odszukaj serce błękitu. Dam radę. No właśnie, jest Lisandra. Wypełnione strachem. Tyle tam ciemności, zgłębionej tuż pod powierzchnią. Strach przed słabością, przed stratą. Nie mogę ukrywać się w snach śmiertelników bez końca. Ale ten chłopiec i jego nieco są sami wyrobione, które znam aż zbyt dobrze. Poszukują magicznego reliktu. Czegoś, co zwie się sercem błękitu. Jestem niemal pewna, że jest ono powiązane z magią Yeti. Moc
mocą tworzenia prawdziwego lodu. Tego samego lodu, którego dawno temu użyłam, by ratować świat. Lodu, którego potrzebuję. Tak bardzo. Ściana, którą stworzyłam, zaczyna się kruszyć. Znaki zaczynają puchnąć. Każde dnie pęknięcia sięgają głębiej. A tuż za tą mroczną ścianą jesteś ty. Mój najstarszy wróg. Pustka. Jeżeli przedrzesz się przez lód, nastąpi koniec. Pochłoniesz ten świat. Ale ten Yeti może być moją bronią w walce z tobą. Bronią, którą będę dzierżyć już niedługo. No dobra, ale to chodzi na to, że Isandra nie jest zła. No bo chroni świat przed pustką. Ciekawe. Tu są wilki! Co? Gdzie jest Willow? Willow! Dobra, co mam tu zrobić? Walczyć się z nami nie mogę. Kurwa. Pyk. I lodzika. Myślałem, że będzie potrzebny kombo jakieś czy coś. Hop. I pyk. Easy peasy. Użyj silnych ataków, aby przebić się starcze wilka. Ej! O! I ultimate! O nie! Jest ich więcej! Nie sądziłem, że będzie ich aż tyle. A i ta ulta! No właśnie, jest ulti. X? X. To klikam. Traum! Willow, nie wierzę! To jest Braum! Obrońca Preliordu! Najwspanialszy! Tak! Tak, to ja! A wy kim jesteście? Jestem Nunu, a to mój najlepszy przyjaciel Willung. Co was tu sprowadza? Preliord tutaj jest dziko. To nie miejsce dla dzieci. Wiem. Szukamy serca błękitu. Może wiesz, gdzie ono jest? Mama powiedziała mi, że jest gdzieś na skrzydlatej górze. Braum nic nie wie o tym całym sercu błękitu. Ale skrzydlata góra, mówisz? Chodźcie, za mną. No okej. Okay. No szybko zaliśmy z krzesła górę. Że w sumie na podnóże. U podnóża. Akurat soundtrack Brauma jest jeden z lepszych. Wiemy, gdzie jest góra. A zła taka, że nie da się tam dostać. Ale my potrzebujemy dostać się na tę górę. Nie. Potrzebujemy potężnego gulaszu dla bohaterów. Gulaszu? Tak, to wyjątkowy przepis, który przekazała mi mama. Jest magiczny? Przepisy matki zawsze są wyjątkowe, maluchu, ale nie w ten sposób. Nie, jedzenie gulaszu da nam czas. Zyskamy czas na wymyślenie rozwiązania problemu ze śnieżycą. To jak się go robi?
Skąd weźmiemy składniki? Braum musi schwytać ogromnego dzika, zebrać warzywa głęboko spod ziemi i wydobyć przyprawę ze śmiertelnie trującego robala. Żaden problem. Wow. Brzmi jak misja. A co ze mną i Milumpem? Ty i ten wielki poro wybierzecie się po kociołek. Jest w opuszczonym obozie. Dalej w dolinie. Kociołek? I tylko tyle? Nie no, serio? To twoja misja. Przyjmiesz ją, mały bohaterze? Pewnie. Chyba. Tak. A gdy wykonamy nasze misje, spotkamy się znowu tutaj. Będziemy opowiadać o naszych wspaniałych przygodach. Ruszajmy! No dobra, to po kociołek. Przynieść kociołek. Kociołek? Serio? Wielki poro. Wiem, że ten gulasz ma nam pomóc z zamiecią i w ogóle, ale chciałbym, żeby zadanie od Brauma było trochę bardziej... No nie wiem, epickie? No ty kurwa, wyszło epickości. Szybciej niż wiatr! No ej! Chciałem cię walnąć! Diku, znaczy diku, co w sumie jak baran wyglądasz? Zagonię cię! Ojej. Nie da się zabić dzika, nie! Nie może być, to jest, nie może być prawda! Diku! Znaczy baranie, nie dziku, dziku, kurwa, Shiro, czy ty widziałeś dzika kiedykolwiek? Znaczy, no widziałem, no jednak nawet potrąciłem, ale... To było dawno i nieprawda. Greenpeace, proszę się nie czepiać. To dzik wyleciał mi na drogę, nie ja dzikowi. Nie, do weterynarza go nie zawiozłem. Tu nic nie ma. Jak możemy się tam przedostać? Ze 3 lata temu dzik? A w tym roku sarna. W tamtym roku sarna. Koniec roku sarna. To skalniak! Hej, ciekawe czy skalniaki lubią muzykę. Może powinienem mu coś zagrać. No to jest to. Dobra, tak, 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 tak. Za nami idzie chyba, tak? Chodź kolniaczku, chodź, chodź kiciuś. No, dokładnie tu. Ty trochę? No. Poziom zabawy! Przekroczył skalniaka! Op. Złe żarty to najlepsze żarty, Willump. Willump, postawisz mnie na dole? To nie jest twój obóz? Na! Przecież obóz Notaj, Willump! To moja rodzina! Mój dom! Nie widziałem obozu Notaj od czasu... Tak, masz rację. Ale wciąż to obóz Notaj! No to dobrze, tylko co? Ty nic jemy i tak. Czekajcie, czekajcie, bo coś widziałem. Ja nie mogę zaraz skakać. Wiesz, no i lecimy w pław. Widzę, że Willump już wsiada. Ja pierdzielę. Willump, nie strasz mnie w lewej słuchawce. Czemu oni robią takie zbliżenia tej kamery? Co to wam daje? Po co? Ani skakać, ani nic. Zero, nul. Kupię, a ty co, warujesz? Nie wiem, mam cię podrapać po zadku? To jest coś? Nie. Jak moja kotka zachowujesz? Ja też. I tym tylko jak moja kotka, naprawdę. 100%. Co to jest? Tam, na wzgórzu. Widzisz? Powinniśmy iść się przyjrzeć. Moja kotka się tak zachowuje, jak nie może zrobić kupy. Op. Aha, mis. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. O nie! Jest ich więcej! Pyk, pyk, pyk. Skąd
Hop. Kiedy będę mógł używać ultimate'a, jak będę chciał? A, nie zdążyłeś. Aha. Easy peasy. No ej, kurwa, to się nie liczy. Miałeś nie przeknięć, Shiro. Hop, 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 jeszcze raz. Nie zadziera się z Yeti. No, Y. Beach, please, bez problemu. Gdzie się chyta, Willum? Co zrobił? Co zjadł? Co ty, Willum, zjadłeś, przepraszam cię bardzo? Nie mów, że własne odchody. Chyba nie. Jeszcze, to w ogóle małe aniwie chyba. Wyglądają przynajmniej. Co? Łopata? Szpadel? Nie no, to totalnie łopata. Chodź, zobaczymy. Łopata jest płaska. To jest szpadel. Nie no, świetnie. Teleportujący szpadel. Teraz komentarze? Nie dziwi was to, kurwa? Chyba nie. Gdzie jesteśmy? No i bym się zesrał. W sensie, no, teleportująca łopata. Czy teleportująca szpadel w sumie. Teleportujący szpadel, którą mówię jak normalnie. Kapitana BOM! Jaki muszę mieć fart, żeby tak trafić? W porządku, Willum? Tak, zdecydowanie jest tu gorąco. Jezu, jak ja lubię ciepełko, moi drodzy. Ja jestem osobą ciepłolubną i to tak na maksa ciepłolubną. Czy to... lawa? We Freljorcie? Musimy być gdzieś bardzo pod ziemią. Już wiem, co będziemy grać następnym razem. Subnautica, tam jest też dużo lawy. Nie, ale krzywo powiedziawszy, to jestem osobą, która uwielbia gorąco, jest. Jeśli dalej ci za gorąco, to może pora zgolić trochę tego futra. Ogolony Yeti! To dopiero chciałbym zobaczyć. To też źle zabrzmiało. Po lodziku na pewno, Jezu, dobra. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widział tyle lawy. No wiem, wiem, ale jeśli się poślizgniemy, to nie będzie jak wpadnięcie do zwykłego jeziora, nie? Ostrożnie, Puchatku. No raczej nie. Ja tą platformę, aby surfować przez lawę. Minecrafta zebrało. Opa! I co teraz? W którą stronę? O! Nie. Ej, no gro, co robisz mi w bambucio? Co mam tu zrobić? A chyba nie działa. Chyba, kurde, nie. Gdzie mogę iść? I po co mogę iść? Nie udawaj. Nie! Widzicie gdzieś miejsce do wspinaczki? Bo ja go nie widzę. Rozumiem, że lawy się nie da tam rodzić. Tu przejść się też nie da. Un momento, señor! O kurwa. Pieczony Yeti. Hop. Czegoś tu nie widzę, prawda? A, to było... Jezus Mario.
Nie widziałem tego, naprawdę. Było blisko. I fajnie. Op, no nie przesadzaj, jeszcze celowo nawet kliknąłem. Proszę przyspieszyć trochę. Więc nie oszukuj, proszę bardzo. Dobra. To w ogóle będzie Orn pewnie. Tak, też to słyszę. Ma świetny rytm. Brzmi jak... To prostym to Orn. Uderzenia młota. Chodźmy. Nie, że Orn. Już widać nawet go. That's Orn. Co to jest tam przed nami? Wygląda na duże i straszne. No bo to Orn. Może poszukajmy innej drogi. Już nie przeginaj, no Orn jest straszny. Na topie jest w miarę nawet git, ale... To... jak to szło z tym rykiem? Brrra! Na Ili zostaje w dupę spokojnie. Chcesz pokazać wrogom swoją siłę, tak? Łapie! No pewnie kuźnia Orna. Orn! Nie wierzę! Ja cię, Willump! Popatrz na to miejsce! To kuźnia! Popatrz no tylko na te wszystkie rzeczy! Potrzebujemy kociołka, tak? No, to mam pomysł! Przepraszam! Ej, przepraszam! Tutaj! Nie słyszy mnie! Może pomożesz, co, Willump? Goście. Nie lubię gości. Skąd się tu wzięliście? Dotknęliśmy łopaty. Oczywiście. Myślałem, że się jej pozbyłem. Wiecie, nie powinniście dotykać cudzej własności. Przepraszam. Więcej tego nie zrobimy. Ale ta... łopata. Szpadel. Czy co to tam? Sprowadziła nas... tutaj. I no... ty jesteś Orn! Jesteś najwspanialszym kowalem w całym Freljordzie! Wykopałeś doliny i stworzyłeś śnieg! Więc jeśli chodzi o tworzenie, nie ma nic, czego byś nie zrobił. Zaiste, rzadki element. Jest w tobie płomień, dziecko. Nie, nie do końca. To zaledwie iskra. Iskra. Aniwi. Bardzo interesujące. A, no tak, oczywiście. No więc, Ornie? Szukamy kociołka dla przyjaciela. Może masz tu taki, który moglibyśmy wziąć? A może nawet jakiś dla nas zrobisz? Proszę? Nie. Nawet jako przysługę? Dla ostatniego Yeti i jego kumpla z Notai? No, to co teraz zrobimy, Puchatku? Sami możecie go zrobić. Ha? Potrzebujecie ognia, metalu do stopienia i silnego podmuchu, żeby podsycić ogień. Pokaż mi, na co cię stać, mała iskro. Nie, no pewnie dzieckiem się będziesz wyręczał. Musimy rozpalić piec, wypełnić go metalem i potem dmuchnąć w niego powietrzem. Proste, nie? Proste. Szybciej, szybciej, szybciej! Jak rozpoznam podmuch, to raz. Ostrożnie z tym przełącznikiem. Delikatna rzecz. Nie martw się, nic mu nie będzie. Jak mówiłem, delikatna. Przepraszam. Dobra, to by było na tyle. Ja to skoczę. To nie było to miejsce. Dobra, to jest piec. Co to jest? To tam przy piecu. To tworzy iskry? To zapalnik. Zapalnik? Że zapalasz nim ogień, tak? Ekstra! No, na to by wyglądało. Te miechy powinny ładnie podsycać płomienie. Tak, z
Zdaje się, że są połączone z tamtym kołem. Kołem? Szybciej niż wie... Zdaje się, że te przeciwwagi otwierają te drzwi. No, raczej tak. No, oczywiście, że otwierają. Tak myślę. Nie bądź taki na nie. Grocz, ty możesz mi kurwa tej kamery nie zmieniać. Bardzo proszę. Jezu, naprawdę, nie wiem po co to robi. Ale zmienia. No, ale zmienia. Irytujące, powiem szczerze. Widzisz? A nie mówiłem? O nie! Czekaj! Ja? A, kapuje! Easy. No dobra, więc teraz miechy poruszają się same. Kółka z masłem. I? Miechy działają. Działają. Szybciej, szybciej! Jak myślisz, Willum? Ile czasu zajęło Ornowi zbudowanie tego miejsca? A kto ci powiedział, że skończyłem? Niemiły jesteś. Taki trochę burak i ham. I taki typowy Shiro. Dobra, moi drodzy, mamy 40, prawie 7 minut nagrania. Myślę, że to dobry moment, żeby skończyć. Spróbuję sobie przeskoczyć tutaj, ale wątpię, że mi się udało, więc... pewnie znów padnę. To typowe dla mnie. Wstawiam, że... wejść musimy tędy. Musimy skoczyć tutaj na to. Zostać się tam. Oh, I believe one can fly! Nie, nie, uff. No? No i teraz pewnie tędy. Ale czy nieprawda? Hop! Hop! Nie ma tu miejsca? Oh no! Kurwa. Dobra, moi drodzy, skończymy sobie to oczywiście na tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shiro oraz Willam Pinunu. No i co? Widzimy się już niedługo w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!